serdecznie na moim kanale i przychodzę do Was dzisiaj z kawką, nie tylko z kawką, ale zapraszam do kawki, do herbaty, może coś mocniejszego, na co macie ochotę. I dzisiaj porozmawiam o moim wyborze, jeżeli chodzi o Dzień Świętego Walentego, a ten mój wybór będzie stanowił również propozycję dla Was na Święto Zakochanych, jeżeli chodzi o perfumy na walentynki. I jak widać po tytule, moim wyborem oraz moją propozycją, jeżeli chodzi o zapach walentynkowy, to jest Michael Kors Mystic Shimmer. Jest to kompozycja drzewno-orientalna, która powstała w roku 2020. Są to perfumy, które jak tylko ukazały się, trafiły na moją wishlistę perfumową. Zresztą nie tylko one, dlatego że Michael Kors z linii Shimmer to ma kilka tych zapachów, także każdy z nich widnieje na takiej mojej wishliście, ale jako pierwsza zdecydowałam się właśnie na Mystic. Ale zanim przejdę do głównego bohatera tego odcinka i jego opisu, to kilka słów o moich takich doświadczeniach związanych właśnie z perfumowym światem Michaela Korsa. Do tej pory te wszystkie popularne pozycje perfumowe spod szyldu Michael Kors mam przetestowane, czy to w drogerii, czy koleżanka miała i miałam okazję po prostu przetestować. No ale żaden nie zrobił na mnie jakiegoś ogromnego wrażenia, abym zechciała, aby zagościły w mojej kolekcji, a ten zapach kupiłam po prostu w ciemno. Mimo iż nie miałam zbyt fascynującego doświadczenia związanego właśnie z perfumami od Michaela Korsa, to zdecydowałam się na ten zapach, dlatego że Michael Kors kupił mnie tym, iż skategoryzował ten zapach jako drzewno orientalne, a jak już jesteście ze mną od jakiegoś dłuższego czasu, to doskonale wiecie, że ja za drzewnymi nutami wprost przepadam i zawsze te pozycje perfumowe, które będą skategoryzowane jako drzewne, wysuwają się na pierwszy plan do ich poznania i przodują, jeżeli chodzi o moje właśnie zakupy perfumowe. I okej, przechodzę już do prezentacji tych perfum i tutaj muszę się przyznać bez bicia oczywiście, że flakon również wywarł na mnie wrażenie. Niesamowicie mi się spodobał na zdjęciu, a na żywo jak przyszedł, to zresztą sami popatrzcie, jakie to jest przepiękne, błyszczące cudo, jeżeli chodzi o ten flakon brokatowy, a ja sroka, a wiecie, że no każda sroka na takie flakony po prostu poleci. A więc pokaż, kotku, co masz w środku, ja sobie może ten zapach tutaj zaaplikuję. Jeżeli chodzi o strefę głowy, to jest tutaj czarny pieprz oraz bergamotka. Strefa serca, szafran oraz nuty kwiatowe i strefa bazy, nuty drzewne, bursztyn oraz piżmo. Jeżeli chodzi o otwarcie, zdecydowanie ten zapach otwiera bergamotka, taka troszeczkę pieprzna. Ten pieprz jest wyczuwalny, ale nie jest taki ostry, bo czasami spotykam się w zapachach, że ten czarny pieprz nadaje takiej dużej ostrości. Tutaj ona jest taka subtelna. I nuty drzewne, które wkraczają niemalże od pierwszych sekund zaraz po bergamotce i one są niesamowicie piękne, niesamowicie mocarne. I jest to jeden z najbardziej intensywnie drzewnych zapachów, jakie do tej pory poznałam, jakie posiadam w kolekcji. I mimo że obecność nut drzewnych jest tutaj na pierwszym planie, nie przysłania to innych nut. Tutaj pięknie wybrzmiewają nuty kwiatowe, szafran. Troszeczkę może ten zapach się wydawać nieco przyprawowy, chociaż ja bym go do przyprawowców na pewno nie zaliczyła. Ale gdzieś ten klimat przyprawowy można tutaj odnaleźć przez właśnie ten szafran, ten pieprz, także może sprawiać wrażenie lekko przyprawowego. Dla mnie jest to niesamowicie kobiecy zapach, zmysłowy zapach. Jest to zapach bardzo tajemniczy przede wszystkim, bardzo odważny, dlatego że tutaj jest moc w projekcji, jest moc w trwałości. Jest to najbardziej trwały przede wszystkim zapach, jaki ja do tej pory posiadam. Jaki do tej pory zakupiłam, chociaż mam tutaj kilku takich gagatków, których wychwalam trwałość pod niebiosa, no ale ten przebija po prostu wszystkie do tej pory. Jest to zapach, który zdecydowanie ulokowałabym w pierwszej trójce moich najseksowniejszych zapachów z kolekcji i nie wiem, czy czasem nie wylądowałby na pierwszym miejscu, dlatego że ta aura zmysłowości, ta aura tajemniczości tutaj się niesamowicie roztacza. Oprócz tego, że ten zapach jest niesamowicie gorący, jeżeli chodzi o zmysłowość, kobiecość, to również zaliczam go do jednego z najbardziej kremowych, pudrowych zapachów. Jest bardzo otulający. Cała kompozycja jest niesamowicie dynamiczna, taka
ekspresyjna, wręcz krzycząca. Tutaj jest bardzo dużo temperamentu. To jest zapach zdecydowanie dla kobiet, które bardzo lubią takie silne, wręcz wyzywające zapachy, bo całość uważam za no, taką troszeczkę wyzywającą, ale wyzywającą oczywiście w pozytywny sposób. Jest to również zapach, którego bym zaliczyła do takiej troszeczkę mrocznej kategorii. Mrocznej, ale bardzo ciekawej. Mystyk kojarzy mi się zdecydowanie z taką kobietą silną, mocno stąpającą po ziemi, kobietą temperamentną. Kobieta, która wie, czego chce, która nie boi się właśnie zwracać na siebie uwagę zapachem. Zaskakujące również w tym zapachu jest również to, że w składzie nie ma kadzidła, a ja go tutaj naprawdę dość intensywnie wyczuwam i mogę powiedzieć, że on jest właśnie w moim mniemaniu z takich kadzidlanych, dymnych zapachów. No, bardzo ciekawa kompozycja, która naprawdę jest wielowymiarową kompozycją, fantastyczną, niesamowicie głęboką. To tutaj jest moc głębi w tym zapachu. Zmiana, jeżeli chodzi o oświetlenie, dlatego że z przyczyn niezależnych musiałam przerwać nagrywanie, wracam za 40 minut i nastąpiły po prostu ciemności. Także kolejny odcinek perfumowy, który się zakończy w inny sposób, jak się zaczął. No ale cóż się dziwić, ja też zaczęłam późno nagrywać, dlatego że późnym popołudniem, no i jak się tak zaczyna nagrywać, to takie rzeczy się dzieją. Okej, wracając już do samego zapachu Michaela Korsa, Mystic Shimmer. Chciałam powiedzieć, że jestem w ogóle zaskoczona, że ten zapach wyszedł spod szyldu Michaela, dlatego że no, to jest całkiem odmienny zapach od tych pozycji, które miałam okazję do tej pory poznać. Jeżeli ktoś kiedyś dałby mi do przetestowania ten zapach, a ja bym nie znała wydawcy tych perfum, to bym w życiu nie obstawiła, że to jest Michael Kors. Ta kompozycja jest totalnie inna od tych, które do tej pory miałam okazję poznać. Bardziej chyba bym obstawiła, że to jest zapach w klimatach Kenzo. Tak. Bardziej on od Kenzo mi się wydaje niż od Michaela Korsa. Niemniej ta kompozycja jest godna uwagi, godna przetestowania. Jestem zaskoczona, że o niej jest tak naprawdę cicho. Że nie jest głośno, bo to jest kompozycja, o której powinno się krzyczeć, bo jest to jedna z piękniejszych albo najpiękniejszych drzewnych kompozycji, jaką mi przyszło poznać. A więc ten jeden z najpiękniejszych drzewnych zapachów spowodował, że mam wielką ochotę poznać całą tą linię Shimmer. Dajcie mi koniecznie znać, bo może Wy już któryś zapach posiadacie i jestem ciekawa Waszych opinii, jak i również jestem bardzo ciekawa Waszych wyborów walentynkowych, czym będziecie pachnieć, w jaki zapach się ubierzecie na Dzień Zakochanych i ogólnie, które perfumy najbardziej Wam się kojarzą z walentynkami. To już będzie wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję za obecność, dziękuję za odwiedziny. Życzę Wam przyjemnego dnia, wieczoru. To zależy, kiedy ten odcinek oglądacie. I co najważniejsze, życzę Wam cudownych, wspaniałych walentynek. To już wszystko. Żegnam się z Wami. Buziaki, na razie, pa, pa!